Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Witam was w kolejnym odcinku z tej wspaniałej gry. Słuchajcie, moi drodzy, pisaliście mi o tym, abym odblokował sobie, czy odebrał sobie Vipera. To jest bodajże tutaj jest ten Viper. Niestety ja przepieprzyłem na jakieś głupoty te punkty Uplayowe. I no, Viper kosztuje 100 tych punktów, a ja ich nie mam. I nie mogę go mieć, nie mogę nim jeździć, niestety. Tu mam jakieś zadanie. Zobaczmy, sprawa Harego. To jest jakaś misja pewnie... Jakaś. Misja sobie jest fabularna. Wow, piękny Dodge mnie wita, wspaniale. Moi drodzy, mam naprawdę bardzo, bardzo mało czasu na granie i dlatego może was trochę nużyć, że będę jeździł tym Dodge'em jeszcze przez jakiś czas. Następny samochód kupię sobie po prostu wtedy, kiedy sobie na niego zarobię. Na obecną chwilę kasy mam mało, gdzieś około 30 tysięcy. I właściwie kiedy gram w The Crew, to nagrywam razem z wami. I jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, że jesteście tak bardzo aktywni w komentarzach pod filmami właśnie z The Crew, że tak często oglądacie te filmy, za co wam serdecznie chcę podziękować i dziękuję. No i mam nadzieję, że będziemy sobie tutaj razem spędzać dużo czasu. Jak widzicie, bardzo dużo materiałów wrzucam właśnie z The Crew, z tego względu, że im jest większa oglądalność, tym lepiej. No, tak mój kanał zawsze działał, że jeśli coś wam się podobało, tym wrzucałem tego więcej. I tak było właśnie w przypadku Worda. No, z Worda się pojawiało dużo filmów. Swego czasu jest złoto, okej. I o tym właśnie chcę wam dzisiaj opowiedzieć, trochę może abstrahując od The Crew, opowiem wam o Wardzie i z perspektywy... Jo, pieprze, ile dostałem upgrade'u do tego Dodge'a. Z perspektywy właśnie grania w Need for Speed World, opowiem wam o moich też wrażeniach i oczekiwaniach co do The Crew. Bo właśnie, Ward jest bardzo fajną grą. Grając w Worda chciałem po jakimś czasie też mieć większy świat, większą ilość wyścigów, większe możliwości. Dlatego zacząłem sobie grać w Test Drive Unlimited 2, gdzie po prostu mieliśmy większy zasób samochodów, przynajmniej tych dostępnych za gotówkę, którą mogliśmy zdobyć sobie w zawodach. Tu mamy chyba asfalt. Nie wiem. I naprawdę była to fajna przygoda i dużo osób mówi, że właśnie The Crew jest podobne do Test Drive Unlimited, czy ogólnie do Test Drive Unlimited tej całej serii, nie tylko do dwójki. O, może być ciężko z bramkami tutaj. Nie, spadaj mi z domu, muszę go podkonić, ale muszę w bramki też, ojej, i już lipa trafiać, cholera. I tak właśnie sobie grałem w tego drivera, chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądało i czy mi się coś takiego spodoba. I rzeczywiście, driver, fajna gra, fajne są samochody, Bugatti Veyron, ta prędkość i w ogóle, szok. No ale miało tam nudą po jakimś... A właśnie, pamiętam jeszcze, że jazda motocyklem to było coś niesamowitego. Pochylamy się. To jest normalnie jak lot, jak w jakimś samolocie, nie wiem, metr nad ziemią. Coś niesamowitego. Bardzo fajnie to zostało wzorowane. Bardzo mi się to podobało właśnie w test driverze. No ale po jakimś czasie po prostu wiało tam nudą. Zrobiło się te wszystkie zadania, a nawet jeśli nie zrobiło się wszystkich, to po jakimś czasie nie chciało się ich robić, bo były one nudne. I znowu wróciłem do właśnie Worda. Właściwie też od niego jakoś nie odstąpywałem. Grałem też cały czas, mimo że grałem też w drivera, grałem też w Worda. Bo Ward jest taką ciekawą grą, gdzie możemy stunigować sobie jakiś samochód. Wizualnie możemy sobie zostawić albo stokową wersję, albo zrobić jakąś totalną przemianę, tę metamorfozę danego auta. I to mi się naprawdę w Wardzie podoba, że mamy dużo, dużo możliwości i nie podoba mi się jednocześnie to, że musimy wydać na to dużo kasy, żeby tej możliwości było do tunigowania dużo, żeby tych możliwości dużo było do tunigowania. W The Crew jest inaczej. Tutaj mamy tuning wizualny, który wiąże się z tuningiem osiągów.
co też nie do końca mi się podoba, bo na przykład jest Aventador, który po włożeniu jakiegoś tam pakietu zajebistego zyskuje pieprzony spoiler z tyłu, co psuje jego geometrię i odczucia z całego tego wyglądu. Moim zdaniem to jest porażka. Ja pisaliście też właśnie o tym, bo już mówiłem o tym Aventadorze, że chciałbym go mieć i w ogóle. Zobaczymy, co się stanie, jak tu pojadę. Okej, już wiem, co się stanie. Dobra, w ogóle powtórzymy sobie to wyzwanie, bo mi tam słabo poszło. Pisaliście, że Aventador ma swój spoiler. Ja właśnie wiem o tym, że ma swój spoiler i chciałbym zobaczyć, jak w The Crew się wysuwa, bo w Need for Speed World się nie wysuwa. Ale właśnie zaletą w Wardzie było to, że mogliśmy mieć zajebisty samochód o zajebistych osiągach, nie ingerując w ogóle w jego wygląd. I tutaj też niby tak jest, tylko że musimy mieć samochód stokowy, czyli w ogóle w żaden sposób nie ulepszony. No a niestety w The Crew to się tutaj trochę zmienia, co też właśnie nie do końca mi się podoba. I tak właśnie po dłuższym graniu w The Crew bardzo podoba mi się sposób prowadzenia samochodów. Nie jest to Need for Speedowski sposób jazdy, taki hardkorowy, czy nie wiem, jakiś wyrwany z burnouta. Misiek! Hejka, Misiek! Ale jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajne rozwiązanie. Jazda tym Dodge'em to jest, mówię wam, sama przyjemność. Naprawdę, tu gdzieś go zarzuci, tu gdzieś wyskoczy, tutaj jak za mocno skręcicie, to koła mu się odrywają przednie. Jest bardzo fajne. Ja nie wiem, jak ci recenzenci, którzy pisali jakieś tam opinie na temat The Crew, mogli napisać, że to jest nuda totalna. Oni musieli grać w tą grę chyba pół godziny, bo dla mnie samo zwiedzanie The Crew z tego świata to jest fajna przygoda, sama jazda, a robienie tych zadań fabularnych, czy później walka z przeciwnikami w PvP, to jest naprawdę sama frajda i ja cały czas chcę ulepszać swoje samochody, zdobywać gotówkę, żeby awansować na wyższy poziom, żeby awansować swoje pojazdy na wyższy poziom, ulepszać je, kupować się nowe i czekać na, powiedzmy, jakieś tam update'y, które pojawią się, w których pojawią się nowe samochody, bo już zostały przecież zapowiedziane. Nie wiem, jaka tam dokładnie lista jest, ale będzie coś fajnego. I jeśli ktoś kupił, jak ja, Seasons Pass, tak się to nazywa, czyta, to powinien mieć tam spory pakiet tych nowych samochodów, dostęp do nich, chyba wcześniejszy, nie jestem pewny, czy wcześniejszy, ale powinien być ten dostęp przyznany. Poopowiadałem wam może o tych moich wrażeniach o The Crew i o Wardzie i ogólnie o grach wyścigowych, ale wracając tak do mojego Dodge'a, to powiem wam, że jeśli chodzi o tą wersję na bezdroża, słabo mi się nią jeździ, bo czasami są wyskoki, po których Dodge łapie, nie wiem, zaczyna go tak śmiesznie rzucać i jest ciężki w opanowaniu. I to mnie trochę tak męczy, powiem wam szczerze. Wolałbym, żeby... wbiłem sobie poziom 20. Sio, zobaczcie, ile update'a dostałem, upgrade'a. Ale na... co? Na brąz tylko? Kurde. No dobra, wyposaż. Wow, 250, teraz to powinien być koksu. Nie, tutaj tak naprawdę ważne jest to... Ojej. Ważne jest to, jak się jeździ, bo te punkty, one są też ważne, ale na pokonywaniu zakrętów, jak widzieliście w odcinku zatytułowanym PvP. O rany. To widzieliście, że mój Dodge na zakrętach radził sobie świetnie, trzymałem się pierwszych pozycji, ale problem pojawiał się na prostych. Wyprzedzali mnie po prostu. Odblokowano nowego tunera. Wyczyn! Oh my gosh! Wiecie, co to oznacza? Super! Tuner wyczynowy. I tu sobie dzisiaj pojedziemy. Z tym, że... moi drodzy, ja mam... O kurde, to jest strasznie daleko. Ja mam właśnie McLarena... 12C i Ferrari T400, nigdy nie potrafię zapamiętać tej nazwy, Ferrari 400 coś tam, speciale. Okej,
I weźmy sobie ten auto, nie wiem, MP4 czy Ferrari. I one mają właśnie tuning na wyczyn. Powinny nieźle śmigać. Dobra, Ferrari, zastanawiam się. Oba samochody są genialne, ale ja większą sympatią darzę McLarena z tego względu, że no, pojawiał się częściej w NFS-ach. Właściwie tylko pojawia się w NFS-ach i no, bardziej utożsamiam się z tym pojazdem. Dlatego pojedziemy sobie dzisiaj do Miami, o co mnie prosiliście. Tam w komentarzu, czy prosiliście. Mówiliście, że fajnie by było, jakby pojechał do Miami. Żadnej tu prośby nie było w tym. Wow. Co tu mamy? Aha, muszę... Ucieknij z pola, dobra. Tak szybko... Ej, what the fuck? No popsuł mi! Ej, no co jest? Czołowa! Cholera, popsuł mi moje wyzwanie. Ale to jest właśnie fajne, bo... Nigdy nie wiesz, co cię spotka. Coś miałem jeszcze mówić na temat tego, co pisaliście, ale wyleciało mi z głowy totalnie. Mówi się, że jeździł na tej kamerze z kokpitu, jest fajna. Co tam jeszcze było takiego ciekawego, co pisaliście? Coś tam było jeszcze takiego. No, ale ogólnie tak widzę właśnie te gry i granie. Ward oczywiście nie pójdzie w odstawkę, bo dalej mi się gra w niego fantastycznie. Ja nie wiem, jak to jest, ale... no nie chciałbym też za dużo teraz o Wardzie mówić. Zostawię to po prostu na odcinek jakiś z Warda. The Crew jest fantastyczną grą i naprawdę bardzo lubię spędzać tutaj czas, tym bardziej z wami, bo mogę coś tam poopowiadać o moich wrażeniach. Boję się, wiecie czego się boję? Że jak już skończę ten tryb fabularny i zostaną mi same PvP, to nic się właściwie w grze nie będzie poza tym działo. World, Need for Speed World żył tym, że co tydzień właściwie pojawiały się ciekawe update'y, ciekawe nowe rzeczy, nowe samochody, które... i te update'y właściwie trzymały całą społeczność w kupie przy tej grze. Natomiast jak będzie w The Crew, no nie jestem w stanie tego przewidzieć, bo nie wiem, jak się zachowa to studio. Jak przyjmie. No na pewno gra została ciepło przyjęta przez graczy, nie przez recenzentów, co jest dla mnie w ogóle głupie, jak oni mogli... Jak można w ogóle ocenić Need for Speed Rivals wyżej niż The Crew? Pod względem multiplayera chociażby, tak? W Rivals ten multiplayer w ogóle nie działa, nie funkcjonuje. Nie dlatego, nie z problemów nawet sprzętowych, tylko z problemów czysto projekcyjnych. Ta gra nie ma możliwości, nie ma tam możliwości grania z kimkolwiek w trybie publicznym. To jest największa bolączka Rivalsa i też tam było sporo problemów. W ogóle gra ma kosmiczne wymagania. Okej, wygląda niesamowicie. To jest jedna z najlepiej wyglądających gier, w jakie w ogóle grałem. Ale cała reszta to jest jakaś porażka. Oh shit! Co on zrobił? Kierunkowskaz, man! Ja rozumiem, że... What? Zniknął. Może to był jakiś kierowca z Euro Truck Simulator. Nie wiem. Okej. Ile mamy jeszcze do celu? 5 km, to jest naprawdę nieopodal już. Powinienem dojechać do tego tunela. Jestem strasznie ciekawy, jak będzie wyglądał ten McLaren po tuningu. W takim... No jak oni wyjeżdżają, goddammit! Czy oni są normalni? Teraz kogoś wypieprzę z tej roboty. Dobra, 3 km. A prawie 4. Do celu. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że to aż tak szybko się odblokuje ten nowy tuner. Robię sobie te misje fabularne razem z wami. Nie wiem, czy chcecie, abym te misje fabularne robił. No, ale tak jak mówię, na razie naprawdę nie mam czasu grać w The Crew w takim swoim prywatnym wymiarze. Gram po prostu wtedy, kiedy nagrywam. I myślę, że dzięki temu też jest ciekawie. O kurde, nie wyszło mi to wyzwanie. Okej. Właśnie, niepotrzebnie jadę tym McLarenem te wyzwania, bo... ja właściwie nie zdobędę teraz żadnego update'a, bo mam za niski poziom dla tego samochodu, tak na marginesie. Ja go dostałem...
gdy kupiłem ten dodatek Season Pass. Widzieliście chyba ten odcinek, gdy sobie odbierałem ten samochód. I zobaczmy, co mi się tutaj... No, brak części w wersji z serii. Aha! W wersji seryjnej nie można tutaj ulepszać. No tak. Ktoś mi pisał, zapomniałem nick, ale to jest bardzo aktywny widz ogólnie u mnie na kanale, za co mu dziękuję. Pisał o tym, czy są jakieś wyścigi dla samochodów seryjnych, bo dla tych wszystkich tuningowanych w Dekru są specjalne zawody i tak dalej. Czy ja dobrze jadę? Są specjalne zawody, a dla tych samochodów seryjnych praktycznie nic nie ma ciekawego do roboty. I teraz właśnie jadę seryjnym McLarenem i jak widzieliście, ukończyłem sobie wyzwanie, za które nic praktycznie nie dostałem, ani jakieś tam kasy, ani części, ani nic. Mogę sobie tylko czasówkę zrobić tym pojazdem tutaj. Chciałbym wam w ogóle wiele opowiedzieć na temat różnych kanałów gamingowych, jakie ostatnio oglądałem. Fascynuje mnie w ogóle sposób, w jaki rozwija się YouTube. O, tutaj możemy sobie odwiedzić. Zawsze trochę kasiory wpadnie. Fascynuje też, ale też boję się, że po jakimś czasie straci na swojej popularności i wszystkie te moje trudy tutaj na YouTubie pójdą gdzieś tam w zapomnienie. No ale... Nie przejmuję się tym aż tak bardzo. Ja pierdzielę, co to za warsztat? Ej, słuchajcie, to jest z tych takich screenów. O, kojarzę. Dobra. Tu jest kolekcja, jeszcze pewnie nowych samochodów nie odblokowałem. Poziom 20, opłacono Zoe. Tego nie mogę kupić, to jest dopiero od poziomu 30, a to jest w ogóle jakaś masakra. Dobra. Kupujemy to. Zestaw startowy. Zobaczymy, jak to cudo będzie wyglądać teraz. Czy to cudo właściwie? Okej. No tak, i teraz mogę dopiero podnosić poziom tego mojego McLarena. Czy ja mogę go w końcu zobaczyć? Pokażcie mi go. Tryb widokowy. Czy coś się zmieniło? Na pierwszy rzut oka raczej nie. Jak myślicie, czy coś się tu zmieniło? Może tylne światła wyglądają nieco inaczej, albo to tylko złudzenie. Ale sprawdźmy, co ja tu właściwie mogę zmienić. Czy ja cokolwiek mogę zmienić? Mogę. Chwileczkę, co tu się właściwie zmienia? Aha. To jest włókna, niewiele tych zmian jest. Zostawimy standardowy. Tylny zderzak. O, tu już się zmienia. Wiedziałem, że światła się zmieniły, zobaczcie. Nie dużo tych zmian, nie kupuję kota w worku. Osłony, też nie ma nic. Felgi, no felgi chociaż można zmienić. Egzotyczne. Wow, te są kozaki. Ale ile kosztują, rany boskie. O te, te miałem jeszcze w becie. Przesadzone są, jak się kręcą. Rzeźnia, skumajcie. O Boże, to mi niezły pomysł z tym, a to jak wygląda? Nieźle, ale trochę przesadzone moim zdaniem, no już takie... Razerowskie felgi, chyba. Dobra, egzotyczne mi nie pasują. Retro raczej też do tego samochodu nie pasują tak samo jak i... Ale motyw wyścigowy, co powiecie na to? Jezdnia. Dobra. No to zobaczmy te jezdnia. Nie są takie drogie, dosyć ładnie wyglądają. Jakie tu będą pasować? Jest ich tu trochę. Myślę, że czarne bym takie zapieprzył. Co? Lusterka, nie ma nic. O, spoiler, nie ma. No i dobrze w sumie, bo to się... Nie ma masek, także jeśli chodzi o optykę, na razie nie poszalejemy tutaj. Nie ma nic do kupienia, także no, nie potuningujemy jeszcze tego McLarena. Ale okej, już go sobie wyposażyłem jakoś tam i właściwie mogę zacząć podnosić jego poziom. To jest bardzo miła sprawa. I zobaczmy.
Misje frakcyjne. Właśnie, o tym miałem wam opowiedzieć. Ja zostaję sobie jeszcze przy wilkach. Te misje frakcyjne są awesome. Robiłem je ze znajomymi i naprawdę jedzie się tutaj dwie godziny, godzinę, ponad godzinę albo i 60 minut bez przerwy. I to jest to, co ja właśnie uwielbiam. W Wordzie mi zawsze na przykład brakowało, żeby było więcej wyścigów. Takich, wiecie, długich. Żeby można było się wykazać. A tutaj jedziemy sobie, gadamy podczas tej jazdy. Podziwiamy Stany Zjednoczone, wszystkie te widoki. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. A co ciekawe, na końcu, what the fuck, co to było? BMW? Zobaczmy, zobaczmy gościa. Psychol. BMW, o kurczę, nie wiedziałem, że tu jest E92 w tej grze. No a na końcu tego całego szaleństwa długiego dostaje się sporo kasy, więc warto, warto naprawdę się w to bawić. Tak, tu jest jakiś dealer samochodowy, sprzedawca Miami. Skumajmy. Zobaczymy, co tu jest. Jak widzicie, co ciekawe, w ogóle nie ma żadnych lagów teraz, jak spotykam graczy online. No zobaczmy teraz, jak właśnie... Wow! O! Oh! Czy coś się w środku zmieniło? Może coś na liczniku, tak mi się wydaje. Handling normal. Power, coś tam, fuel, coś się zmieniło chyba na liczniku, nie jestem pewny, musiałbym cofnąć sobie to wideo, żeby sprawdzić, jak to wyglądało wcześniej. Natomiast tych zmian, jeśli chodzi o wygląd, na razie jest niewiele. Prawdopodobnie, gdy odblokuję sobie wyższy poziom tego pakietu wyczynowego, to będę mógł wtedy więcej zmian tutaj wprowadzić, bo już widziałem jak niejednego tam McLarena strasznie ulepszonego. No ale ja, jeśli chodzi o ten samochód i ogólnie samochody egzotyczne, to w większości lubię nieulepszone, jeśli chodzi o wygląd wizualny. I dlatego bardzo mi się teraz spodobało to, o czym wam mówiłem wcześniej, że nie chciałbym na przykład, żeby w Aventadorze można było wpieprzyć, znaczy trzeba było wpieprzyć koniecznie spoiler jakiś tam odstający cały czas, który psułby geometrię tego samochodu. Znaczy geometrię nie w sensie technicznym, tylko wizualnym, czy tylko i wyłącznie. No i zobaczcie sobie teraz, bo w poprzednim odcinku też patrzyliśmy sobie na samochody ruchu ulicznego i popatrzcie, tutaj są Fordy, jest coś a la Dodge, ale on nie ma znaczka tutaj, nie ma tam znaczek, no. Tutaj Crown Victoria sobie jeżdżą, a w niektórych miejscach świata w ogóle samochody są nielicencjonowane, tak? Co to tu stoi? No to też jest ten Dodge. No dobra, ale zostawmy to na bok. Chodźmy do dealera w Miami. Czy sprzedawcy? Dealer, sprzedawca, whatever. Okej. I odwiedzamy. Zobaczymy, co tu mamy za fury. Myk. Czy ja będę mógł coś kupić? Mam za mało kasiorki. Bardzo mi przykro, Lucek. Zobaczcie. GT500. Wow. O właśnie, mogę sobie nimi pojeździć. Super. Fajnie wygląda. O kurde, ale bania. Co tu mamy? M5. Może to była właśnie M5, a nie E92, jak myślałem. Alfa. 8C Competizione. Aston Martin V8 Vantage. O nie! Jeśli to jest Vantage S z tą paskudną dupą. Nie, to jest ten dobry Vantage. Okej, bo jest jeszcze, nie wiem, czy kojarzycie w gridzie. Autosport jest taki paskudny Vantage. Tu mamy Gran Turismo i tu mamy ZR1. Jaka droga! Mamy LaFerrari. Wow! Ale ZR1, oh yeah, też bym chciał mieć. ZR1 i Aventador to są moje samochody, które chciałbym sobie odblokować w tej grze. Tak jest. Wyczyn i tor można tutaj ulepszyć. A jazda próbna, pojedźmy sobie korwetą, zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze przejadę się zaraz LaFerrari, zobaczymy, co ten potwór potrafi. Okej.
To jest auto stokowe. O kurde. Już piątkę bił, dopiero 200 km na godzinę. No ciekawe ile wyciągnie. Nie mam tu nitra oczywiście, bo to jest samochód stokowy. No właśnie, to jest fajne, bo możemy sobie robić tutaj okrążenia i testować każdy samochód, jak będzie się, jakie czasy sobie nim osiągniemy. Korweta widzę, że bardzo fajnie się zachowuje tutaj na zakrętach. Znaczy czuję tak, o, jedziesz, nie? Leci driftem, dodajesz gazu i nagle łapie taką przyczepność. Takie przynajmniej mam wrażenie. I daje to taki zajebisty efekt, jakby korweta miała niesamowitą moc podczas, wiecie, dodawania gazu. Co oczywiście jest prawdą. Ale fajne, fajne to jest uczucie. Naprawdę bardzo fajnie się jeździ tym samochodem. Dobra, chodźmy teraz jeszcze przetestuję sobie La Ferrari. Okej, okay, jazda próbna. To jest właśnie fajne, że możemy sobie zawsze przetestować te wszystkie samochody. To mi się podoba. Okej, okay, wow. Ja bardzo słabo znam markę Ferrari z tego względu, że jestem fanem NFS-ów. A tam, jak wiecie, Ferrari bardzo rzadko się pojawiało. Dlatego jakoś nie zagłębiałem się w wszystkie te modele. I nie jestem nawet w stanie powiedzieć, jaką jednostkę napędową ma LaFerrari. Ale słyszałem, że jest to bardzo, bardzo fajny samochód pod względem osiągów. O, i mam tutaj też, jak widać, aktywny spoiler z tyłu. No i powiem wam, że oj, bardzo dobrze się prowadzi to auto. Dużo lepiej niż Corvetta. Jak wygląda w środku? Corvetta ZR1 wiem jak wygląda w środku, ale LaFerrari to jest w ogóle jakiś statek kosmiczny. Nie mówię, że wygląda brzydko, tylko ja nie jestem przyzwyczajony do tego wyglądu. Corvetta to wiem, że ma takie klasyczne zegary. Ale bardzo fajnie się prowadzi to auto. Nic nie widać praktycznie jak się patrzymy do tyłu. Pięknie. Dobra, moi drodzy. Idziemy sobie do dealera. Zobaczę, czy w ogóle jakikolwiek samochód mogę kupić z tych, które są tutaj dostępne. Ja powinienem sobie zrobić jakieś te takie wyzwanie długie. A nie, nic nie mogę kupić. Mam tylko 34 tysiące gotówki. Ale w sumie za te punkty mógłbym kupić ten wóz, GT500, za te niebieskie punkty. Nawet mógłbym kupić Alfę, ale już Astona Martina niestety nie. LaFerrari też raczej nie. Nie, tych szybkich samochodów nie mam ochoty nawet teraz kupować. Kupię je sobie jakoś później i zobaczymy. No a to pewnie wyjdzie jakoś tam z gry. Powiem wam, że wiele osób też narzeka na to, że bardzo długo się zdobywa tutaj gotówkę i trzeba no trochę pograć, żeby odblokować czy kupić jakiś tam samochód. Czy to jest źle, czy to jest dobrze? Chcielibyście od razu mieć wszystkie samochody w garażu, czy wolicie, jeśli macie jakiś tam ulubiony samochód, zbierać sobie do niego i dopiero nim się cieszyć przez jakąś tam dłuższą chwilę. Dlaczego mi się pojawiła tutaj policja i ich ikony energii na hudzie? To jest ciekawe. Nie wiem dlaczego tak się stało. Sprawdźmy co się dzieje tutaj dalej. Aha, tutaj kogoś gonią po prostu. No już ma Aventadora. Kurde, Aventador jest bardzo popularny wśród graczy. No, ale wracając do tematu, to moim zdaniem fajne jest właśnie to, że musimy zarabiać tak długo gotówkę na dany samochód, bo później będziemy się nim bardziej cieszyć. Nie wiem ile ja znajdę na to czasu, ale na pewno będę zbierał na te moje ulubione samochody. Z tym, że widzę, że Aventador jest strasznie popularny i no trochę spadły jego noty w moich oczach w tej grze. Okej, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście teraz ze mną, że w ogóle mnie oglądacie i że piszecie miłe komentarze na temat serii z The Crew.
Mam nadzieję, że poruszyłem dzisiaj kilka ciekawych tematów właśnie na temat gier wyścigowych. W następnym odcinku będę sobie robił dalej misje frakcyjne. Myślę, że też posunę fabułę trochę do przodu i zdobędę nieco więcej gotówki, żeby kupić jakiś w końcu nowy wóz. Chociaż Dodge'a też bym chciał sobie ulepszyć, bo jest po prostu fantastyczny. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.